Tablica pamiątkowa w Starym Ogrodzie od początku miała na celu przypomnienie niezwykle ważnego dla radomskiego sportu miejsca. W trakcie prac wiele osób podkreśliło, że rzeczywiście nie miało świadomości, jak ważnym to było miejscem. Bardzo fajnie, że włączyli się też przedstawiciele seniorów, którzy pamiętają to miejsce. I właśnie to wypracowanie wspólnej koncepcji pozwoliło też na przedstawienie to, co starsze osoby chciałyby przekazać młodym ludziom. Że tak naprawdę to było jedno ze sportowych centrów przedwojennego Radomia. Swoje mecze rozgrywali na tamtym stadionie m.in. piłkarze radomskiego koła sportowego. W okresie międzywojennym zawodnicy tego klubu dwukrotnie rywalizowali w rozgrywkach o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli Ligi Państwowej. Oprócz boiska do piłki nożnej w Starym Ogrodzie znajdował się także żużlowy tor kolarski i korty tenisowe. Zimą rozgrywane były tam mecze hokeja na lodzie. Stadion w Starym Ogrodzie przestał istnieć w drugiej połowie lat 60. w związku z przebudową układu komunikacyjnego przy parku. Tablica pamiątkowa właśnie zyskała nową formę. W ubiegłym roku pracą przygotowawczym, które przypadły niestety na okres pandemii, towarzyszył też pośpiech i nie uszczyliśmy się jednego drobnego błędu. Okazało się jednak, że w pracy tablica została zdemontowana, poszła do poprawki i w tym czasie rozwinęła się dyskusja, jak tak naprawdę to miejsce powinno wyglądać. Dyskusja, która rozwinęła się na nowo. Co ciekawe, włączyło się w nie bardzo szerokie grono Radomian. Między innymi przedstawicieli tutaj artystów, świata mediów, dziennikarze, kibice i przedstawiciele radomskich klubów sportowych. Chyba warto podkreślić, że kilka radomskich klubów sportowych chciało mieć wpływ na to miejsce. To pokazało, jak ważnym miejscem dla Radomian jest rzeczywiście był stadion w Starym Ogrodzie, że jest to jedna z kolebek radomskiego futbolu. Na tablicy znajduje się fotografia z meczu RKS Legia z 1933 roku. Dopiero po pozytywnej ocenie projektu przez wszystkie wspomniane środowiska zgodnie z sugestiami przystąpiono do realizacji. Prace pokazały też, jak wiele w Radomiu jest miejsc związanych z historią, które warto upamiętniać w subtelny sposób, aby pomimo tego tutaj Stary Ogród zyskuje nowe oblicze, tak? Mamy urządzenia do ćwiczeń, mamy place zabaw, natomiast warto też pamiętać o jego historii i takie perełki wyciągać. Przypomnijmy, że w ramach projektu Uczcijmy Legendy Radomiaka powstała także wyjątkowa publikacja pod tytułem 110 wydarzeń na 110-lecie Radomiaka. Jej autorzy zabrali sympatyków lokalnego sportu na ponad 250-stronicową wędrówkę po 110 wydarzeniach związanych z Radomiakiem i jego przedstawicielami.